Co to jest hip-hop? No ja zupełnie to nie wiem. To ja uważam, że to taki dla młodzieży, no coś, jakiś program rozrywkowy, coś z tańcem związany, tak? Festiwal robię dlatego, bo chcę coś zrobić dla tego miasta, dla młodzieży i to było moim marzeniem już od bardzo dawna. Od kilku lat już planuję zrobić coś w tym kierunku, żeby pokazać ludziom, co to jest hip-hop. Cześć wszystkim, z tej strony JJ. Bardzo serdecznie chciałem wszystkich zaprosić już 29 lipca do Kisielskiego Amfiteatru, gdzie się właśnie znajdujemy, na pierwszą edycję imprezy Hip Hop Kultura Festival. Będzie graffiti, będzie breakdance, będzie freestyle, będą koncerty, będzie mega atmosfera. Będziecie mogli zobaczyć Wac to ja, który specjalnie dla was tutaj przyjedzie i da świetny koncert oraz różnych lokalnych artystów, których też warto posłuchać. A więc widzimy się już 29 właśnie w tym miejscu. Zapraszam was serdecznie w imieniu swoim i reszty organizatorów. No, kultura hip-hopu jest ze mną już od bardzo dawna, od młodych lat. Te wcześniejsze zespoły z lat 2000 i trochę dalsze, gdzie czasy, w których jeszcze na Vivie i MTV leciał hip-hop, rap, to były bardzo fajne czasy i od wtedy już śledzę tą kulturę i się tym interesuję. W dzień poprzedzający Hip Hop Kultura Festival, 28 lipiec, będzie na Orliku w Kisielicach, tuż za mną, za plecami, odbywał się turniej piłki nożnej pod nazwą Nocne Granie. Dla wielu młodych ludzi to jest też perspektywa na to, żeby coś pomóc przy festiwalu i żeby poczuli takie samo spełnienie, że zrobili coś fajnego, coś dobrego, uczestnicząc w tym projekcie.